Próbując znaleźć korzenie współczesnych Warmii i Mazur, sięgamy najczęściej do czasów pruskich, czasów pogańskich, kiedy te tereny były zamieszkiwane przez szereg plemion pruskich i jaćwieskich we wschodniej części, które na przełomie wczesnego i późnego średniowiecza zostały podbite przez krzyżaków. My najczęściej widzimy tę wersję sienkiewiczowską, kiedy krzyżacy wszystko palą i mordują, natomiast krzyżakom zależało też na stworzeniu państwa dobrze funkcjonującego, stąd liczył się każdy człowiek, każdy osadnik. I stąd też w państwie krzyżackim, obejmującym dzisiejsze Mazury i Warmię, znaleźli się i potomkowie Prusów, jak również nowi osadnicy. I tak południowa część Warmii i Mazury zostały zasiedlone osadnikami z Polski, natomiast północna część Mazur została zasiedlona osadnikami litewskimi. Władzy nie zależało na germanizacji, tylko na tym, żeby każdy obywatel płacił podatki, dawał syna do wojska i przede wszystkim modlił się w swoim języku, żeby był moralnym i nie przysparzał kłopotów. Stąd do początku XIX wieku te tereny były dwu-, trzy-, nawet czterojęzyczne. I w tamtych czasach pytano nie kim jesteś, tylko komu służysz. I Mazurzy służyli książętom pruskim, potem królom pruskim. Natomiast Warmiacy od 1466 roku byli poddanymi królów polskich. Mazurzy i Warmiacy byli przede wszystkim mieszkańcami wsi. Stąd zajęcia były charakterystyczne dla tych terenów wiejskich, bazujących na rolnictwie, jak również rybołówstwie czy gospodarce leśnej związanej z wyrębem drzew. Natomiast w domowych zaciszach wśród chat funkcjonowały różnego rodzaju rzemiosła wiejskie, wśród których można wymienić czy bednarstwo, czy wikliniarstwo, czy garncarstwo. Pada. Tęcza powinna być przy takim. Inspiracja aranżacją samej pracowni pochodziła z Litwy i pracując przez kilka lat w muzeum douczałem się już później na zasadzie samouctwa. Wiedza zwana trasologią garcarską, czyli umiejętność odczytywania interpretacji śladów, które zostawił garcarz i użytkownik na naczyniu, nam później bardzo pomogło w specjalizowaniu się w rekonstrukcji ceramiki historycznej. I obecnie pracownia zajmuje się wytwarzaniem ceramiki, która na Mazurach funkcjonowała gdzieś tam powiedzmy od wieku XVI do połowy wieku XIX, kiedy garcarstwo zaczęło gwałtownie zanikać. Związane to było z budową kolei i wówczas wjeżdżała ceramika przemysłowa i to był jakby zmierzch garcarstwa. W pracowni czerpiemy inspirację z samych kształtów, bo kształty te swoją historią sięgają zarówno i późnego średniowiecza, jak też i różnych rejonów Europy, więc tutaj na Mazurach, przy tym tyglu kulturowym, mamy też możliwość jakby poznać, jak wyglądała ceramika chociażby w Holandii, w Niemczech, w Rosji, na Litwie. To mieszało się i dało to faktycznie, co można byłoby nazwać po prostu garcarstwem mazurskim. Tak określamy to, czym zajmujemy się obecnie. Prowadzimy warsztaty różnego typu, warsztaty dla archeologów, dla ludzi związanych z historią sztuki, jak też i dla zwykłych obywateli, którzy po prostu chcą się nauczyć garcarstwa. Ta etnografia mazurska czy warmińska, tak jak chcielibyśmy ją widzieć w takich zrębach klasycznych, ona zaczęła zanikać już na początku XIX wieku. Natomiast rok 1945 przyniósł prawie całkowitą wymianę ludności i na te tereny napłynęli polscy osadnicy z dawnych kresów II Rzeczypospolitej, też Kurpie czy mieszkańcy Suwalszczyzny, także w 1947 roku przesiedleńcy ukraińscy i doszło do swoistego przemieszania kulturowego. Niemniej współcześnie te korzenie są odzyskiwane zarówno tych nowych osadników, jak również odwołuje się do tych tradycji funkcjonujących przed II wojną światową. Jestem warszawiakiem. Przyjechałem na Mazury w 1995 roku. Natomiast moi dziadkowie mieszkali w Stoczku Łukowskim i jeden i drugi robili kosze z wikliny, jak również z korzenia. Jak przyjechałem tutaj, na te tereny, to wtedy zauważyłem, że bardzo dużo wikliny tutaj rośnie. I mówię, chyba się nauczę robić kosze. Ale tylko umiałem robić kosze te, które dziadek robił. Jeden i drugi. To były te kosze. Innego wzoru
nie było tam nigdzie, bo te kosze były im potrzebne na ziemniaki, do zbierania ziemniaków. Kiedy przyjechał do mnie mój przyjaciel, mówi, a masz inne wzory jakieś? A ja mówię, nie, ja tylko te wzory umiem. No to on mówi, to przyjedź do mojego ojca, on cię nauczy wzorów robić. I pojechałem na wieś też, to jest Lipińskie tutaj zaraz za Giżyckiem. No i Michał, ojciec jego, nauczył mnie mnóstwo wzorów. Pokazał mi wzory, jak się robi różne kosze. Tutaj na przykład takie z uszami i to mi się bardzo podobało. Mogę powiedzieć jeszcze, że plecionkarzem jestem na Warmii i Mazurach w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych w Polsce, a jestem jedynym plecionkarzem zrzeszonym na Warmii i Mazurach. Nie ma drugiego. I bardzo żałuję, bo chciałbym, żebym miał jakichś kolegów, którzy by mnie coś pokazali, a ja bym pokazał im. Wraz z nowymi osadnikami, którzy przybyli na Warmię i Mazury, pojawiły się nowe zwyczaje, nowe sposoby celebracji świąt, nowe wzornictwo, nowe dekoracje. Objawiło się to między innymi w pisankarstwie, które wcześniej na obu terenach ograniczało się jedynie do barwienia jaj na określone kolory, jednolite. Natomiast wraz z nowymi mieszkańcami pojawił się zwyczaj zdobienia jaj między innymi techniką batikową, czyli pisaniem woskiem po powierzchni jajka. Moi rodzice zostali z Łemkowszczyzny przesiedleni na ziemie odzyskane. Potem poznałam męża i przeprowadziłam się na Warmię i Mazury. Mąż też jest z pokolenia ludzi wysiedleńców, z gór. I tak to się zaczęło z pisankami. Pisanki łemkowskie w większości charakteryzują się pisaniem małym pisaczkiem. Maleńkie łezki się stawia, łezki i kropelki. Dlatego to jest pisanie, to nie jest malowanie. Mało tego, pisanki łemkowskie charakteryzują się wielką ferią barw. One mają być kolorowe, mają być radosne. One mają pokazywać wiosnę, pokazywać radość i odrodzenie. My pokrywamy woskiem kolor, który chcemy uzyskać na pisance. To jest całkowicie odwrotny efekt od malowania obrazu. W tym momencie pisankę już mamy zafarbowaną, jest prawie już skończona. Musimy jeszcze ściągnąć wosk, żeby ona nam pokazała naprawdę, jak ona wygląda. Od dłuższego czasu jestem twórcą ludowym i prowadzę warsztaty. I ludzie, którzy są tutaj urodzeni, i warmiacy, tak samo i Ukraińcy, i Łemkowie, także przychodzi po prostu każdy, kto chce nauczyć się pisanki. Praktycznie obecnie w dzisiejszych czasach pisanka zeszła do takiej roli tylko i wyłącznie jajeczko do koszyczka. Mało kto wie, że pisanka to jest wielka tradycja, że pisanki mają wielką wymowę. Młode panny dawały dla kawalerów taką pisankę, żeby wiedzieli, że mają jakąś szansę u nich. Więc ja po prostu czasami to pokazuję właśnie na warsztatach, że jednak warto poświęcić jednej pisance więcej czasu, aniżeli pisakami buźka namalowana na jajeczku. To jest istotne. Jednak czasami trzeba się zatrzymać i troszeczkę wrócić do tradycji, troszeczkę po prostu poświęcić trochę więcej czasu nad detalami. Po II wojnie światowej nasze regiony zmieniły się również pod względem muzycznym. Również instrumentarium wzbogaciło się między innymi o cymbały wileńskie, które wraz z ekspatriantami z Wileńszczyzny do nas przyjechały. Cymbały pojawiały się podczas zabaw, wesel, ale również zaczęto grywać po prostu na ulicy, czasami zarobkowo. Mam 8 dzieci. Szukałem, w jaki sposób przekazywać dzieciom te polską kulturę, polskie dziedzictwo. I właśnie kultywujemy tą tradycję wileńską, związane właśnie z mieszkańcami Wileńszczyzny. Oddajemy w ten sposób im cześć, hołd, ponieważ oni zostali brutalnie przez historię zmiażdżeni. Duża część ich pochowana jest w Ponarach. I czujemy tego dobrego ducha tych pomordowanych Polaków, którzy tam zostali. I jakby kontynuujemy tą kulturę, która była bardzo żywa na Wileńszczyźnie. Również z Kurpiów przyjechała nowa muzyka, wraz z nią harmonia pedałowa, bębenek obręczowy i w zasadzie wszystkie grupy ludności, które na Warmię i Mazury przybyły, przywiozły ze sobą również swoje motywy tkackie, motywy hafciarskie, swoje stroje. Produktem tkackim były mazurskie dywany dwuosnowowe, które przedstawiały sceny weselne, z polowań, były to generalnie tkaniny opowiadające. Niestety zanikły już w wieku XIX, natomiast są bardzo podobne do tych, które przetrwały i swój rozkwit przeżywają na Podlasiu oraz na Kurpie.
Kactwo to jest u mnie już od młodych lat, bo na Kurpiach dawniej i w naszym domu tak samo były krosna cały czas. Więc ja najwięcej utkałam chyba chodników szmaciaków, dopóki nie poznałam innych technik. Jak tutaj zaczęliśmy współpracę z muzeum w Węgorzewie, tam była dyrektorem pani Basia Chludzińska i ona mnie zmotywowała do tego. Zorganizowała kurs tkacki dla bezrobotnych mieszkańców Węgorzewa, w którym ja pokazywałam robienie osnowy i pierwsze kroki w tkactwie. W tej chwili na warsztacie mam tkaninę czteronicielnicową, tak zwaną mazurską, czyli kratka i cebulka. Próbuję robić tak, jak kiedyś robiono, czyli ściek płócienny i do tego jeszcze wstawiać wzory. Na Warmię i Mazury przyjechały wraz z nowymi osadnikami ciekawe stroje, mocno zróżnicowane. Nie możemy jednak zapomnieć o tych strojach, które tutaj były przed 45 rokiem. Tutaj ciekawym elementem jest strój warmiński. W tej chwili na nowo jest szyty, na nowo również haftowany jest taki element stroju warmińskiego, jakim jest czepiec. O tym, jak istotny jest czepiec warmiński, świadczy choćby to, iż został on wpisany na listę niematerialnego dziedzictwa. Przyjechaliśmy z Kresów. Teraz to jest pogranicze Białorusi i Litwy. Kiedy przyjechaliśmy tutaj, to już niestety Polski nie było tam, Polska była tutaj. No i oczywiście historia nas stamtąd wymiotła. Zostaliśmy tutaj. I tak siedzimy w Litwarku, to znaczy ja siedzę, rodziców już nie ma. Trzeba było się czymś zająć. Została w armii niejako wygumkowana z historii. Poszukamy, co jest. No i znalazłam to, co mam. To znaczy haft warmiński, czepce warmińskie, była luka. Wykorzystam ją. Wykorzystałam. Siedzę po uszy w czepcach i wszystkim, co z tym związane jest. Gdzieś tam jeszcze po muzeach, po skrzyniach, coś tam zostało. No i tak od nitki do kłębka coś tam się udało wygrzebać. W tej chwili mam bodajże 9 takich kursujących po świecie, znalazłam tych czepców warmińskich, a resztę to sobie dorysowałam z fragmentów tych, co miałam. W tej chwili są uczennice, nawet że tak powiem z Podlasia, gdzie jeszcze z Wielkopolski. No i bardzo dobrze. Nie korzystają z tego. Zresztą te wzory już nie tylko na czepcach w tej chwili są powielane, na czym się tylko da. Więc pisanki, bombki, wyszywanki, chusty, naczynia są malowane. I tak, żeby jak najwięcej przepchnąć tych motywów czepcowych. No i to chyba zaczyna się powoli utrwalać. Jest kojarzone właśnie z Warmią. Mazury i Warmia to tereny piękne, ale trudne, o trudnej historii. Można powiedzieć, że po II wojnie światowej ich symbolem jest utrata ciągłości kulturowej. Utracili ją zarówno ci, którzy musieli tę ziemię opuszczać, jak i ci, którzy na nie przybyli. Ale o ile człowieka pozbawić możemy dóbr materialnych, o tyle tego, co niesie w sobie, co dostał od przodków, ciężko jest pozbawić. I właśnie dzięki temu obecnie na tych ziemiach możemy mówić o swoistym odrodzeniu, zarówno w formie rzemieślniczej, artystycznej, muzycznej, dzięki staraniu pojedynczych jednostek, ale również całych małych społeczności, także całych rodzin. Jest szansa, a nawet jest obecność tego właśnie odrodzenia twórczości ludowej.